Hej! Sprawdźmy, czy jesteś inteligentniejszy od ludzi, którzy występują w tym filmiku. Za każdą rozwiązaną zagadkę otrzymujesz jeden punkt, a na udzielenie odpowiedzi masz 7 sekund. Na końcu dowiesz się, jak ci poszło. Tymek i Lena próbują przedostać się przez ulicę. Chłopak idzie pisząc SMS-a, a dziewczyna przegląda telefon, jadąc na rowerze. Jedno z nich jest bardziej nieuważne. Które? Lena, ponieważ samochód jest bliżej. Oczywiście Tymoteusz też nie powinien robić dwóch rzeczy naraz w takiej sytuacji, no ale cóż. Kasia i Basia spędzają popołudnie ze swoimi synami. Katarzyna zabrała dziecko na basen, a Barbara z synem jedzie tam, by spotkać się z przyjaciółką. Która z nich powinna się nad sobą zastanowić? Basia. Jej dziecko nie ma założonych pasów bezpieczeństwa. Jeśli kobieta ostro zahamuje, małemu może coś się stać. Filip i Eliza biorą udział w wyzwaniu polegającym na zrobieniu ekstremalnego selfie. Chłopak pozuje z dużą falą wzbierającą tuż za nim, natomiast Eliza stoi u stóp aktywnego wulkanu. Kto jest w większym niebezpieczeństwie? Filip. Lawa płynie wolniej niż woda, więc Eliza ma więcej czasu, by się uratować. Dorota i Kornelia jadą swoimi autami do pracy. Dorota nie koncentruje się odpowiednio na drodze, bo nakłada sobie szminkę. Z kolei Kornelia złapała w międzyczasie za widelec i próbuje zjeść makaron. Która z nich jest mniej przewidująca? Właściwie to obie, ale w tym przypadku chodzi o Kornelię. Widelce są spiczaste, więc gdyby nagle musiała zahamować, mogłaby się zranić. Inga z Olgą zabrały swoje dzieci do parku. Pierwsza z kobiet rozmawia przez telefon, podczas gdy jej syn bawi się swoją ciężarówką. Z kolei dzieci Olgi lepią bałwana, a ona robi sobie selfie. Która z mam nie grzeszy bystrością umysłu? Olga. Jej pociechy są od niej zbyt daleko, a na lodzie widać pęknięcia. Iga siedzi zaraz obok swojego synka i w każdej chwili byłaby w stanie ruszyć na pomoc. Kowalscy i Nowakowie spędzają czas w domu. Ci pierwsi są pochłonięci oglądaniem filmu, a w tym czasie mały członek rodziny kręci się przy misce z kocią karmą. Nowakowie pracują w ogrodzie, podczas gdy ich brzdąc bawi się dżdżownicami. Które dziecko jest bardziej narażone? To Nowaków. Dżdżownice mają na sobie wiele bakterii, które mogą zostać przeniesione na ludzi. Tych dwoje podróżujących jest tak zmęczonych, że aż przysypiają. Zofia zasnęła podczas prowadzenia auta, a Lucjan w trakcie sterowania samolotem. Które z nich popełniło niewybaczalny błąd? Pani Zosia. Kiedy jeden pilot śpi, kontrolę nad maszyną może przejąć drugi. Drzemanie za kółkiem jest o wiele groźniejsze. Marek z Magdą poszli popływać. Madzia chce poćwiczyć surfowanie, z kolei chłopak zamierza po prostu się zrelaksować, leżąc na wodzie. Jedna z tych osób zachowuje się nieodpowiedzialnie. Potrafisz powiedzieć, która? Marek. Znak wyraźnie mówi, że w tym zbiorniku są aligatory. Magdalena mogłaby z powodzeniem surfować na dużych falach podczas sztormu. Szymon i Anna wybrali się na popołudniowy spacer. Dziewczyna zrobiła zakupy i wraca do domu skrótem przez las. Natomiast Szymek poszedł zażyć świeżego powietrza do parku. Oboje zbliżają się do uszkodzonego mostu. Kto z niego spadnie? Ania. Szymon trzyma w ręku białą laskę i dzięki niej zorientuje się, że nie ma przejścia. Magda jest rozkojarzona i patrzy w telefon zamiast pod nogi. Jerzy i Helena przechodzą przez plac budowy. Kobieta idzie z córką, a chłopak jest sam. Na chodniku znajduje się przeszkoda w postaci ogromnej wyrwy, ale wygląda na to, że nikt jej nie dostrzegł. Dla kogo ta sytuacja jest groźna?
dla Jurka. Córka trzyma mamę za rękę i jeśli wpadnie, Helena ją wyciągnie. Bruno i Kaja biorą udział w challenge'u selfie. Mężczyzna pozuje z kimś, kto wypada za burtę na wzburzonym oceanie. Kobieta robi sobie zdjęcia przed płonącym domem. Kto postępuje nierozsądnie? Rzecz jasna, Bruno jest jedyną osobą, która może pomóc tonącemu, a za plecami Kai interweniuje już straż pożarna. Paulina oraz Paweł spędzają czas ze swoimi dziećmi. Kobieta przechodzi przez ruchliwą ulicę, chcąc dostać się do parku, a tata pokazuje synowi księżyc i gwiazdy na balkonie. Które z rodziców zachowuje się bezmyślnie? Paweł. Paulina trzyma syna za rękę. Mężczyzna pozwala swojemu dziecku stać na balustradzie balkonu bez asekuracji. Maja i Kamila, spacerując po lesie, natrafiły na krzaki pełne owoców jagodowych. Tyle, że różnych. Jedna z dziewczyn dokonała złego wyboru. Która? Maja. W pobliżu krzaka leży martwy ptak, co wskazuje, że roślina jest trująca. Owoce gatunku zagrożonego są jadalne, choć oczywiście Kamila nie powinna ich zrywać. Łucja i Tadeusz myją okna w dwóch różnych budynkach. Dziewczyna siedzi na drugim piętrze, natomiast Tadek opuszcza się z dachu apartamentowca. Życie której osoby wisi na włosku? Tadeusza, i to mimo, że ma założony kask. Spadając z takiej wysokości, mógłby sobie zrobić poważną krzywdę, o ile nie przepłaciłby tego nawet życiem. Asia i Gosia spędzają dzień w domu. Joanna robi wiosenne porządki, a Małgorzata próbuje nakarmić syna. Która z nich powinna się natychmiast opamiętać? Małgosia! Niepodłączony do prądu odkurzacz nie stanowi żadnego zagrożenia, a karmienie niemowlęcia widelcem i nożem to raczej nie najlepszy pomysł. Aleksander zamierza włamać się do domu z groźnym psem na straży, zaś Jagna nakłada córce kurtkę na środku ulicy. Kto jest w większym niebezpieczeństwie? Jagna z dzieckiem! Klęczą na przejściu i nie widzą nadjeżdżającego auta, podczas gdy Olek jest w stanie ocenić, czy w ogrodzie rzeczywiście znajduje się agresywne zwierzę. Zbyszek wybrał się ze swoim synem do parku wodnego. Leszek jest strażakiem i został wezwany na akcję. Teraz Zbigniew rozmawia przez telefon, a chłopiec rozpaczliwie stara się utrzymać na skraju basenu. Z kolei Leszek próbuje ujarzmić szalejące płomienie. Który z mężczyzn powinien natychmiast przestać? Zdecydowanie Zbyszek. Wisząc na telefonie, w ogóle nie słyszy nieradzącego sobie chłopca. Strażak gasi ogień, by zapobiec jego rozprzestrzenianiu się w lesie. Krysia spędza wieczór ze swoim wnukiem, a Hubert pojechał na kemping. Krystyna zauważyła karalucha i rozpyla wszędzie pestycydy. Z kolei chłopak spryskuje się dezodorantem przy ognisku. Kto postępuje lekkomyślnie? Pani Krysia. Co prawda Hubert rozpyla chemikalia w pobliżu ognia, jednak otacza go wolna przestrzeń. Krystyna jest zamknięta z dzieckiem w domu, który wypełnia się szkodliwymi substancjami. Kacper i Leon są na stacji metra. Kacper zsuwa się po poręczy schodów, robiąc sobie selfie. Leon siedzi przy krawędzi peronu, czekając na transport. Który z nich bardziej ryzykuje? Leon. Kacper widzi w swoim smartfonie, co dzieje się za jego plecami i nawet jeśli spadnie, nic poważnego mu się nie stanie. Leon jest zapatrzony w telefon i nie dostrzeże nadjeżdżającego pociągu, a jeśli zleci na tory, nie będzie miał czasu się wydostać. Albert i Robert zostali w sobotni wieczór u siebie w domu. Albert poszedł rąbać drewno łopatą, a Robert rozpalił ognisko w łazience.
Który z nich popełnia fatalny błąd? Robert. Wzniecanie ognia w domu to bardzo głupi pomysł. Rozłupywanie pieńków łopatą jest rzeczywiście dziwne i może okazać się niemożliwe do wykonania, ale nic złego nie ma prawa się wydarzyć. Gabriela i Elżbieta zabrały swoje dzieci na spacer. Gabrysia poszła z synem na plażę, a Ela udała się z córką do parku. Nagle zaczęło padać. Obie mają parasolki, ale jedna z mam zachowuje się nierozważnie. Która? Gabriela. Bez odpowiedniego zabezpieczenia jej syn dostanie poparzenia słonecznego. Sylwia i Oliwia spędzają weekend z dziećmi. Sylwia zabrała swoją małą na plażę. Mimo że zbliża się wielkie tornado, mama robi selfie. Z kolei Oliwia kąpie dziecko w wannie i pstryka sobie fotki, nie obserwując jednak maleństwa. Która z mam jest nieodpowiedzialna? Sylwia. Jej córka jest narażona na niebezpieczeństwo związane z ekstremalną pogodą. Oliwia może w razie czego szybko złapać dziecko i wyjąć je z wanny. Bogna i Iwona są w zaawansowanej ciąży, ale przed porodem naszła je jeszcze ochota, żeby się zabawić. Bogna poszła na akupunkturę, a Iwona na narty wodne. Która z nich zachowała się bezmyślnie? Iwona. Akupunktura jest bezpieczna w czasie ciąży, natomiast narty wodne wręcz przeciwnie. Iza i Przemek wybrali się na wspólną przejażdżkę motocyklem, a Igor jedzie samotnie. Ktoś popełnia tu błąd, który może być brzemienny w skutkach. Jesteś w stanie dostrzec kto? Przemysław z Izabelą. Jeżdżenie z zasłoniętymi oczyma na pewno jest bardziej ryzykowne niż przemieszczanie się na motorze bez kasku. Waleria i Wanda muszą odciąć kilka gałęzi drzew. Obie wspięły się na tę samą gałąź i pracują w pocie czoła. Jednej z nich ewidentnie brakuje wyobraźni. Tylko której? Walerii. Odcina tę część gałęzi, na której siedzi. Wanda zajmuje bezpieczne miejsce. Czas na podsumowania. Jeśli zdobyłeś od 17 do 25 punktów, jesteś detektywem godnym YouTube'a. Oto twoja misja. Przypomnij sobie najbardziej niezwykłą zagadkę, z jaką się spotkałeś i opublikuj ją w komentarzach. Uzyskałeś od 8 do 16 punktów? Cóż, trening czyni mistrza. Masz za zadanie rozwikłać jedną z trudniejszych łamigłówek z filmiku i pochwalić się odpowiedzią w komentarzach. Trzeba ćwiczyć! Jeśli zgromadziłeś maksymalnie 7 punktów, czas spojrzeć prawdzie w oczy. Praktyka, praktyka i jeszcze raz praktyka. Na początek proponuję obejrzeć nasze inne filmiki z zagadkami, ale nie załamuj się, z pewnością i tak jesteś mądrzejszy niż niektóre z przedstawionych tu postaci. A wniosek? Nawet robienie selfie może być zabójcze. Naprawdę. Jeśli dowiedzieliście się czegoś nowego, polubcie ten filmik i podzielcie się nim ze znajomymi. Tutaj macie propozycje następnych, które też Wam się spodobają. Klikajcie i oglądajcie. Pozostańcie po jasnej stronie życia.